Witam bardzo serdecznie jeszcze raz w ten nasz piękny, prawie zimowy listopadowy wieczór. No i jak zawsze w te nasze wieczory, witam Was w Przewodniku do Długowieczności. I ten temat, który dzisiaj będziemy omawiali, to wcale nie tylko długowieczność, ale również wewnętrzne i zewnętrzne piękno. Ponieważ bez tego absolutnie nie da się żyć. Za chwileczkę wrócimy do mojej skromnej osoby. Natomiast temat to kolagen, regeneracja kolagenu w organizmie i co wpływa na opóźnienie procesów starzenia się skóry. Będziemy sobie przez chwileczkę dyskutować na ten temat. Jestem lekarzem, dietetykiem i dyplomowanym zielarzem fitoterapeutą. Ma również kilka swo innych obowiązków w swoim życiu. Oczywiście przyjmuję pacjentów jako lekarz. W między innymi w poradni Incorpore prowadzę Kebella Beauty Clinic, ale jestem również badaczem klinicznym w dwóch badaniach klinicznych dotyczących suplementów. To podkreślam wielokrotnie i badam po prostu zastosowanie suplementów, czyli ekstraktów roślinnych w leczeniu ludzi, nie leków. No dobrze, obiecałem, że będzie dzisiaj jeden slajd, więc króciutkie wprowadzenie, o czym ten jeden slajd będzie. To będzie tak. Co to jest ten kolagen? Jak on powstaje w organizmie? Czy kolagen w ogóle się wchłania? Czy jest kolagen lepszy lub gorszy? Tak? Dlaczego w ogóle możemy sobie tak podzielić ten kolagen? Z jakiego powodu trzeba go w ogóle suplementować? No słuchajcie, no przecież możemy się najeść i w jedzeniu jest go dużo. To po co go w ogóle suplementować? I jakie suplementy z kolagenem są u nas w No dobrze. Dzisiaj będzie króciutko, jeden slajd. To jest ten slajd. to jest tak cirka ewa budowa kolagenu. I zastanówmy się, co na tym slajdzie jest napisane. Właściwie nic więcej nie jest nam potrzebne, bo na bazie tego slajdu moglibyśmy przedyskutować wszystko, o czym chciałbym wam powiedzieć. Po pierwsze, nawet młody i zdrowy organizm. Podlega regularnej wymianie. A patrząc z perspektywy dzisiejszego gwiazdora, czyli kolagenu, około 3 kg kolagenu w naszym organizmie podlega wymianie. Po 25 roku życia ilość kolagenu w naszym organizmie bardzo, bardzo maleje. I słuchajcie, bez suplementacji i zdrowej diety nie ma wystarczającej ilości kolagenu w naszym organizmie co jest bardzo ważne nie ma kumulacji kolagenu w naszym organizmie to znaczy że jeżeli chcecie żeby ten kolagen się regularnie wam wbudowywał w skórę ścięgna we włosy paznokcie we wszystko w kości to trzeba go zjadać i suplementować co wynika z tego slajdu wszystko wszystko, o czym dzisiaj chciałem powiedzieć, a więc jak nie suplementujemy, jak mamy zaburzenia wchłaniania, to mamy problem. Mamy gigantyczny problem, ponieważ ten kolagen jest składnikiem budulcowym białkiem, które jest wszędzie. Jeżeli ktoś nie rozumie tego, że suplementacja kolagenu, jeżeli komuś zależy w ogóle na zdrowiu i na wyglądzie, bo może być ktoś taki, to ma, że tak powiem, jak młodzież mówi, wywalone. No to wtedy nie musi. Ale jeżeli wam zależy na zdrowiu i na wyglądzie, to musicie zdrowo się odżywiać i suplementować kolagen. A w jakiej dawce, to zaraz sobie powiemy. Czyli ten slajd to jest kwintesencja naszego spotkania. Każdy z nas powinien kolagen mieć koło swojego łóżka. Po to, żeby go codziennie suplementować i uzupełniać zbilansowaną dietę. No dobrze, ale widzę, że Państwo piszecie, że już nie jest Wam aż tak śpieszno do tej herbaty z prądem, to jeszcze chwilkę ze mną posiedźcie, to może znajdę jakieś kilka następnych slajdów. Jeżeli chodzi o samą budowę kolagenu, no to oczywista oczywistość, jest to białko o bardzo ciekawej budowie potrójnej helisy, stabilizowanej wiązaniami poprzecznymi. Ta potrójna helisa to są takie łańcuchy tropokolagenu, Nieważne, co to znaczy, nie musicie się tego Państwo uczyć ani zapamiętywać. Ważne, żebyście wiedzieli, że kolagen jest białkiem, że jest wytwarzany przez nasz organizm, to jest bardzo ważne, tak? i że stanowi około 30% białek w całym naszym organizmie. I teraz, czy jest jeden kolagen? No nie, słuchajcie, tych kolagenów ciągle jest odkrywane, są nowe odmiany kolagenu i nie wiem, ile jest dzisiaj po południu, ale jeszcze dzisiaj rano było około 29 typów kolagenu, które w medycynie są opisywane. Czyli jest to białko, które występuje w skórze, w kościach, w ścięgnach i to będzie ten typ pierwszy. Będzie ten drugi w chrząstkach, czyli w zależności od tego co chcecie regenerować, to taki typ kolagenu 3 musicie stymulować do regeneracji. I jest błona podstawna. Ja zaraz powiem co to jest ta błona podstawna. Jak weźmiecie włókno kolagenowe i weźmiecie tkankę łączną i w ogóle wszystkie komórki, to ta błona podstawna to jest taka bariera oddzielająca tkanki, nazwijmy to nabłonkowe, takie, które coś produkują, działają, od łącznej tkanki, która to wszystko utrzymuje, czyli jest rusztowaniem. Czyli to jest taka ochrona. Podam Wam przykład, kiedy jest to takie ważne. Jeżeli do naszego organizmu, na przykład, mamy jakiś ropień, albo ktoś się ma gdzieś przeciął skórę albo uderzył. To żeby bakterie nie wniknęły do naszego organizmu, jest bariera oddzielająca tkankę nabłąkową i chroniąca nas przed wynikaniem, na przykład, patogenów w głąb nie tylko że jako rusztowanie i wsparcie dla komórek, ale również jako taka bariera chroniąca nas przed bakteriami zewnętrznymi czy jakimiś uszkodzeniami. To jest błona podstawna. Jest to niezwykle ważny element w ogóle funkcjonowania, bo jeżeli nie będziecie odbudowywać i regularnie suplementować kolagenu i zdrowo się odżywiać, to wasz organizm z dnia na dzień będzie ten kolagen tracił. To jest mniej więcej tak, jakbyście pojechali na wakacje. Ja sobie kiedyś jeździłem na wakacje i spędzaliśmy uroczy czas pod namiotami nad małą, małym strumyczkiem. I żeby było nam milej, to zawsze braliśmy kawałek folii a, albo jakiś inny element, taki, który spowodował, że zbudowaliśmy sobie tamę i spiętrzaliśmy wodę. I jeżeli chcecie zbudować w swoim organizmie na przykład tamę która nie wpuści bakterii i grzybów, albo silne rusztowanie dla waszych tkanek, po to, żebyście mieli piękną i jędrną skórę, to jeżeli ta wasza tama stanie się z dnia na dzień coraz bardziej dziurawa, to nie liczcie na to, że nie będziecie zauważali na co dzień po prostu zwiększających się zmarszczek i osłabienia. Także wystarczy mieć przed sobą lusterko, i powiedzieć sobie, czy dbałem o siebie, czy suplementowałem kolagen. Czy kolagen szybko ucieka z naszego organizmu? Bardzo szybko. Nie wiem, czy wiecie, co to znaczy okres półtrwania. Okres półtrwania to znaczy, że połowa zawartości kolagenu zniknie. I słuchajcie, połowa zawartości kolagenu, gdyby ktoś wyłączył jego regenerację i suplementację, Zniknęłaby w ciągu kilku miesięcy. A ponieważ organizm nie kumuluje nadmiaru kolagenu, I to nie są żarty. Jeżeli zobaczcie sobie na ludzi, którzy są w tak zwanej kaheksji, wyniszczeniu, jak oni wyglądają. Hmm. Oni mają suchą pergaminową skórę, zero tkanki tłuszczowej i właściwie skóra i kości. Nie mają prawie w ogóle mięśni. Organizm się sam zjada. Więc jeżeli nie będziemy się odżywiać racjonalnie, i suplementować kolagenu, to po prostu zniszczymy się i będziemy wyglądać staro. Synteza kolagenu zmniejsza się już mniej więcej od 25 roku życia do 60, i później to już jest tylko masakra. Także jak później nie suplementujecie, no to już nie ma co liczyć, że będziecie wyglądać w miarę przyzwoicie. Jeżeli chodzi o syntezę w uszkodzeniach, bo to jest specyficzny rodzaj regeneracji kolagenu. Są takie komóreczki fibroblasty i one sobie migrują, idą sobie do rany i tam wytwarzają tkankę bliznowatą, która jest złożona głównie z kolagenu. I oczywiście mogą powstać bliznowce, ale większość z nas po prostu pięknie zarośnie nam przecięta skóra. Gdybyście zobaczyli, jak pięknie zrasta się przecięta skóra w przyspieszonym tempie. Szkoda, że tutaj nie mam te, takiego obrazka, bo byśmy zobaczyli, jak pięknie wrastają fibroblasty w tkankę rany, jak powstaje kolagen w tych tkankach i jak ślicznie się zmienia to nacięcie i właściwie prawie czasem śladu nie widać po jakiejś tam aranie. Ponieważ jest to białko, kolagen no on składa się z aminokwasów, i tutaj głównym aminokwasem jest glicyna, chociaż prolina i hydroksyprolina też są ważne. Czyli proszę pamiętać, że można sobie dostarczać do organizmu również białka kolagenu, aminokwasy, jeżeli na przykład będziemy mieli niedługo odżywki białkowe i taki system regeneracji organizmu, gdzie będą dobrej jakości aminokwasy to jeżeli wśród tych aminokwasów będzie dużo glicyny, proliny i hidroksyproliny, to ten kolagen też się będzie tworzył. A teraz jedne z dwóch najważniejszych pytań, na które chcemy sobie dzisiaj odpowiedzieć. I przyznam się Wam do czegoś. Otóż był taki moment w moim życiu, że się wykłócałem, to było jakieś ładnych parę lat temu, Wykłócałem się, że kolagen jest taki duży, że się w ogóle nie wchłania do organizmu. Że tylko aminokwasy się wchłaniają, ale kolagen nie ma szans się wchłonąć. Wyobraźcie sobie, że parę lat temu pojawiło się badanie, 2017 rok, w którym udowodniono, że kolagen po podaniu doustnym jest transportowany do organizmu. I przechodzi do krwi. A zatem, szanowni państwo, jeżeli ktoś wam powie, że nie warto suplementować kolagenu, to gada bzdury. Udowodniono, że kolagen się wchłania. A my wam jeszcze pokażemy za chwileczkę, że my go wchłaniamy w jeszcze większej ilości. Dlaczego? Dlatego, że my do pracy z kolagenem zaprzęgliśmy liposomy. I mamy liposomalny kolagen. Za chwileczkę wam opowiem, co to są te liposomy. I jaka jest ich skuteczność? Powiem tylko, że w niektórych przypadkach skuteczność wynikania, w pochłaniania substancji przenoszonych przez liposomę sięga 10 a nawet 15 razy. Nie procent, razy. Jest to tak niesamowity mechanizm, ale to za chwileczkę sobie o tym powiemy. Najważniejsze rodzaje kolagenu, który mamy i Czasem warto o tym pamiętać. Ja zachęcam serdecznie, żeby sobie zapamiętać pierwszy i drugi typ, bo one są naj, t, takie najważniejsze, czyli stawy to jest dwójka, jedynka to są ścięgna, tkanka łączna, skóra, tkanka po, podskórna i gojenie ran. Natomiast warto pamiętać, że śródbłonek naczyń krwionośnych, czyli wnętrze żył i tętnic to też kolagen. Czyli miażdżyca na przykład, jeżeli zabraknie wam kolagenu i te naczynia krwionośne nie mają kolagenu, to one stają się kruche. Pamiętajcie o tym, że kolagen to nie jest tylko skóra i włosy i paznokcie. To jest całkowite holistyczne podejście. I tutaj zacznę mówić już, słuchajcie o rzeczy, którą już niedługo będziemy mieli. Jest taka wspaniała osoba, Kasia, która, Katarzyna, która będzie wprowadzała razem z nami Skin Mission. To jest trochę tak jak Mission Impossible, a my mamy Skin Mission. Dlaczego? Dlatego, że będziemy łączyli to, o czym Wam dzisiaj powiem, a więc suplementację kolagenu z kapitalnymi preparatami używanymi w kosmetologii. Troszkę się na tym znam. Jak chcecie zobaczyć, jak sobie prowadzimy zabiegi, to zapraszam was serdecznie w Kebella Beauty Clinic w Katowicach. Prowadzę również i szkolenia i zabiegi z medycyny estetycznej. Stąd bardzo mocno trzymam kciuki za Katarzynę, żebyśmy jak najszybciej mogli połączyć siły. Katarzyna jest ekspertem w dziedzinie odbudowy skóry, regeneracji pięknego wyglądu. Wszystkich zabiegów kosmetologicznych i będzie nam wszystkim doradzała. Także nie tylko wchłanianie do ust na tego kolagenu, ale również zastosowanie odpowiednich mieszanek z zewnątrz, czyli skin mission. Jeżeli chodzi o rolę kolagenu w organizmie, to on ma takie no bardzo, bardzo szerokie zastosowanie. I o tym też przypominam. To jest dokładnie tak jak z ziołami: mamy taką mieszankę Borelia, Plus w kapsułkach. Możecie sobie wejść na sklep Lidoweja i zobaczyć Borelia Plus. Słuchajcie, paradoks polega na tym, że Borelia Plus, która w nazwie ma tą boreliozę, ona wcale nie służy tylko do, do suplementacji u osób z boreliozą. Ona ma bardzo, ale to bardzo szerokie zastosowanie. Od pomagania osobom, które mają na przykład nadciśnienie tętnicze, osób, które są w okresie rekonwalescencji albo brały jakieś leki, na przykład trzeba wspomóc w regenerację wątroby, albo trzeba wyrównać ten organizm, usunąć z tego organizmu różne świństwa, czyli te środowiskowo nabyte toksyny, ksenobiotyki, czyli bardzo silny detoks i poprawa odporności, oczywiście. Czyli zobaczcie, zioła mają multipotencjalne znaczenie. Czyli Borelia, plus może być stosowana przez bardzo szeroką grupę osób. I podobnie kolagen ma bardzo szerokie zastosowanie w regeneracji. Czyli jest budulcem ścięgien, skóry, zębów, kości, naczyń krwionośnych, chrząstek, rogówki oka. Kolagen białko młodości. No tak, kochani, to jest prawda. Miałem kiedyś tą przyjemność być na Podlasiu, na takim a, sympozjum zielarskim. Tam jest takie miejsce. I w ogóle zachęcam Was, żebyście kiedyś odwiedzili. Jest tam taka firma Dary na, Natury, który, z, y, którą tą firmę zbudował pan Angelczyk. On nie ma takich profesjonalnych mieszanek czy ekstraktów ziołowych, jakie my mamy. On ma zwykłe ziołka, Słuchajcie, i on to bardzo kocha. I on sobie te ziołka tam pozbierał i stworzył tam między innymi. Ośrodek Edukacji Zielarskiej, gdzie spotykają się też lekarze i zielarze na różnych sympozjach. No i skąd kolagen i skąd przypomnienie tego faktu? Ano, na tymże sympozjum, na którym byli przezacni wspaniali ludzie, między innymi moja wspaniała nauczycielka i mentor, pani profesor Iwona Wawer, był wykład pani doktor dermatolog. I pani doktor dermatolog pokazywała nam, jak wygląda człowiek w najpiękniejszym i najprostszym badaniu na świecie, w zakresie porównania, czy nasze zachowanie i czy nasza dbałość o siebie przenosi się na nasz wygląd. W jaki sposób wyglądało to badanie? Wyobraźcie sobie, że w badaniu uczestniczyły bliźnięta jednojajowe. To znaczy dwoje osób, które są absolutnie identyczni. I wiecie, co oni zrobili? Oni porównali sposób życia dwójki ludzi identycznych i to, czy to wpłynęło na ich wygląd. I pamiętam, słuchajcie, w tam zgrona tych bliźniąt, tam były dwa przypadki. Jeden to było, to było dwóch facetów. Jeden o siebie dbał i y, 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 naprawdę w szerokim tego słowa znaczeniu, bo tam była cała opisana historia to były takie ankiety dotyczące życia. Czy się suplementuje, czy o siebie dba, czy nawet stosuje kremiki i tak dalej. I okazało się, że on jeden o siebie dbał, a drugi był przesympatycznym facetem, trochę mniej o siebie dbał, był kierowcą Tira. I słuchajcie, co było fajne. Ten kierowca Tira, Miał połowę swoje, swojego ciała bardziej zniszczone niż drugie, i był z wyglądu kilka lat starszy od swojego brata bliźniaka. Dlaczego? Dlatego, że kierowcy tirów, a to było ładnych parę lat temu na przykład jeżdżą z uchyloną szybą, i słońce świeci bezpośrednio na jedną połowę ich ciała na twarz, na ręce i na ramiona. Znacie, to było nieprawdopodobne. To było jedno z najpiękniejszych badań klinicznych i najprostszych badań obrazujących, jak nasze zachowanie wpływa na nasz wygląd. A druga para to były bliźnia, bliźniaczki. To były dwie kobiety w wieku około 50 lat. Znowuż, identyczna sytuacja. Jedna z nich była zadbana, chodziła do kosmetyczki, kupowała kremy, dbała o siebie, zdrowo się odżywiała. Czyli wiecie, taka super kobieta, jeżeli chodzi o dbałość o siebie, wygląd, bardzo świetnie wyglądająca i druga jej siostra, jednojajowa bliźniaczka. Nie uwierzylibyście, nie poznalibyście tej kobiety. Papierosy, alkohol, imprezy i zero dbałości. Wyglądała jak 70-latka, nie ujmując nikomu. W porównaniu do tego, że powinna wyglądać jak pięćdziesięciolatka. Badanie pokazało i udowodniło i do końca życia będę je pamiętał że nasze zachowanie na przykład wystawianie się na zbyt silne prowieniowanie słońca, brak dbałości o siebie tak, niewłaściwa dieta potrafią nam zniszczyć skórę i dodać nie dwa lata, ale pięć i dziesięć słuchajcie. Warto o tym pamiętać. Są takie badania pokazujące czarno na białe. Dlatego kolagen jest białkiem młodości, bo jeżeli go będziecie stosować, to po prostu będziecie dłużej młodzi. Kolagen a wiek podkreślenie jest jednego tutaj i na czerwono. U młodych, zdrowych osób kolagen ulega regularnej wymianie i jest systematycznie odbudowywany. Po 25 roku życia synteza kolagenu stopniowo maleje. Natomiast, szanowne panie, w początkowych 5 latach po menopauzie ilość kolagenu w skórze spada o 30%, więc jeżeli zignorujecie ten fakt i nie będziecie o siebie dbały, suplementowały i stosowały odpowiednich zabiegów regeneracyjnych, to sorry, winę.